Szanowni Państwo, mam smutną przyjemność poinformowania, że właśnie niedawno odszedł najśmieszniejszy człowiek w Polsce. Jak widzicie, zaczęliśmy już tu delikatną stypę, ale oficjalna odbędzie się 17 października w Teatrze Palladium. Znałem najśmieszniejszego, mogę tak o nim mówić, bo byłem jego przyjacielem. Przyjaźniłem się z nim tak jak Rusinek z Szymborską. Mimo że nasza przyjaźń była męska, pozwalał mi się dotykać słowami, tak jak Rusinek Szymborskiej. Jak to mówią, dotknąć geniuszu słowa to tak jak dotknąć koniuszka Boga. No ale skończmy już tym krakowskim pieprzeniem. Proszę Państwa, stypa już niedługo. Wiem, że młodzież, szczególnie gimbaza, nie za bardzo wie, co to jest stypa, więc pozwoliłem sobie zaprosić tutaj na dzisiaj profesora Jana Kowalskiego, który wyjaśni może pojęcie stypy. Panie profesorze, zapraszam. Tak, witam serdecznie, Jan Kowalski, profesor od wszystkiego, leczę się ziołami, odkryłem tajnicę mgły, stworzyłem perpetuum mobile. To jest mój wiecznie ciągnący force syn. Proszę Państwa, może ja wyjaśnię, co to jest stypa. Polak odczuwa generalnie stypę codziennie rano. Czuje się źle, bo pił, albo czuje się źle, bo nie pił. Polka czuje się w miarę dobrze, bo Polak się źle czuje, więc generalnie jest zadowolona. No chyba że zaczną ze sobą rozmawiać, wtedy się pokłócą i wiadomo, stypa obejmie oboje. Polka z kolei odczuwa stypę pod wieczór, kiedy pomyśli, jakie miała marzenia, kiedy była młoda, jakie miała ciało, zanim się ożeniła i jakiego ma męża. To była tak zwana stypa domowa, po angielsku Home Black Celebration. Teraz może troszeczkę o stypie publicznej Public Black Celebration. Otóż stypa to uczucie, które w Polsce jest jakby konstans. Stypę wywołuje, proszę Państwa, jak gdyby stypa Polacy osiągają wspólnie i w nieporozumieniu. Może kilka takich konkretnych przykładów, prawda, Targowica i rozbiory, wspaniała konstytucja, Polska od morza do morza, potem 123 lata stypy, a potem to już stypy były pokotem, niepodległość i po niepodległości, niepodległość i gówno i niepodległość, potem solidarność, stan wojenny, ocet na półkach, okrągły stół i dupa niesolidarność. Są też stypy wesołe, tak jak mniej więcej ta nasza, na przykład Komisja Macierewicza, Święto Spalonej Tęczy czy Święto Pseudo-Kibiców. Generalnie stypę w Polsce wywołuje dysonans pomiędzy marzeniami a rzeczywistością, pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Generalnie genezę stypy świetnie określił marszałek Piłsudski. Naród mamy wspaniały, ale ludzie to... Dziękuję, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeszcze raz gorąco dziękuję za to wyjaśnienie. Zapraszam wszystkich na pożegnanie najśmieszniejszego człowieka w Polsce 17 października w Teatrze Palladium. Bądźcie zdrowi.